dzisiejszym około godziny 12 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 8 w okolicach miejscowości Kumiała. Do zdarzenia natychmiast zadysponowano dwa zastępy z JRG Sokółka oraz jednostki OSP Janów, Korycin oraz Dryga. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów stwierdzono, że w zdarzeniu brał udział cysterna samochodowa przewożąca klej do mebli oraz dwa samochody osobowe. Łącznie wszystkimi pojazdami podróżowało 7 osób, w tym dwoje dzieci. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów oraz udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym we współpracy z zespołami przybyłego ratownictwa medycznego. Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala przez śmigłowiec ratownictwa medycznego. Na miejscu zdarzenia współpracowano z policją oraz przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie w zdarzeniu poszkodowane zostało 6 osób.